Witam Państwa na dzisiejszym webinarze Skyward Community. Jest to, proszę Państwa, transport nowej generacji, transport strunowy, który, jak wierzę, zrewolucjonuje tutaj rynek transportowy znany nam do dnia dzisiejszego. I tu na kolejnym slajdzie może przedstawię się. Ja nazywam się Tomasz Wajda. Spory czas, okres, tak powiem szczerze, mojego życia przeżyłem w Wielkiej Brytanii, bo było to 15 lat. Gdzie po prostu prowadziłem całkowicie inne działalności, bo były to jakieś tam wykończeniówki, budowlanka czy jakiś tam transport. A od 2017 roku jestem dumnym inwestorem i partnerem Skyward Community. Między rokiem, tylko wspomnę jeszcze 2018 a 2019. Sekundkę, bo coś tutaj, nie wiem czego mi bateria wyskoczyła, jeżeli mam ładowaną. Już jestem, malutki szczegół, przepraszam. Tak więc, wracając tutaj do tematu. Między rokiem 2018 a 2019 ukończyłem szkolenie 3D coachingu biznesu dla ambasadorów Skyway. Szkolenie to ukończyło łącznie 104 osoby z 18 krajów, w tym nasza dosyć spora grupa z Polski była. Jak Państwo widzą tutaj, jest nas 8 osób. Szkolenie to zakończyło się w maju 2019 roku. I tutaj na tym załączonym obrazku widzimy, jak już stoimy z tymi, że tak powiem szczerze, dyplomami, takim uwieńczeniem całej tej, że tak powiem szczerze, rocznej pracy. Kolejne zdjęcie jest to zdjęcie, można powiedzieć, bardzo historyczne, jak i dla kraju arabskiego, jak i dla naszej firmy, gdyż jest to pierwszy słup, jaki stanął na tej ziemi. I również na tym zdjęciu jest cała nasza grupa polska tutaj. Jest to też w maju. Mieliśmy taki, można powiedzieć, zaszczyt, że jako pierwsi, jako pierwsza taka, można powiedzieć, zorganizowana wycieczka, grupa, mogliśmy tutaj być na tym placu budowy, zobaczyć to wszystko, jak to powstaje. Na kolejnych slajdach niech Państwo zapamiętają, jak to wygląda. Tutaj jest tylko jeden ten słup, a zobaczymy po kolejnych slajdach, jak szybko ten projekt po prostu powstaje. Kolejne zdjęcie, znowu przy tym samym słupie z naszą polską grupą. A to zdjęcie tutaj z boku przedstawia wjazd na plac budowy. Jak Państwo widzą, mamy tutaj logo firmy, loga firm, które są jakby podwykonawcami w tym właśnie projekcie dla naszej firmy. OK. Na samym początku chciałem Państwu nadmienić o takim, jakby to powiedzieć, promocji. To jest bardziej taki prezent od firmy na czas tak zwanej tutaj pandemii. Firma wyszła do nas z taką specjalną ofertą, żeby ten projekt po prostu nie zwalniał, tylko się rozwijał. Zaoferowała nam dwa takie pakiety, które można zakupić po bardzo promocyjnych cenach. Mamy tutaj pierwszy pakiet, jest to 1 do 50 i kolejny jest 1 do 90. Na kolejnym slajdzie wytłumaczę Państwu, o co tu chodzi. Jak widać, spłacamy to w ratach i tutaj przy tym pierwszym, 1 do 50, spłacamy to $50 przez rok czasu, co daje nam łączną sumę $600. Po, że tak powiem szczerze, spłaceniu tego pakietu pozyskujemy od firmy 28 tysięcy udziałów. Jest to bardzo dobra oferta w porównaniu do etapu, w którym jesteśmy na dzień dzisiejszy. Oczywiście wszystko zależy od finansów, jakie ktoś ma. Ja ogólnie każdemu proponuję ten pakiet, no bo jakby nie było, mamy tutaj różnicę 40%, czyli w tym przypadku przy racie $100 przez okres 12 miesięcy, to daje nam sumę łączną $1200, pozyskujemy tych udziałów 108 tysięcy. To już jest dosyć spora, że tak powiem szczerze, suma. Jest to taki dyskant mniej więcej z roku 18, także tutaj taki specjalny komunikat do tych wszystkich, którzy są nowi dzisiaj na tym webinarze, nie wiem, czy takowe osoby są. Po prostu macie taki, że tak powiem szczerze, tutaj taką specjalną ofertę, jakby się cofnąć w czasie. Jakbyście weszli do tego projektu, jeszcze by Wam się udało w 2018, bo to jest taki właśnie dyskant tutaj przedstawiony.
Tutaj następne, można tak powiedzieć, historyczne zdjęcie. Jest to zdjęcie wykonane, proszę Państwa, ponad 100 lat temu w Rosji. Była taka ekskluzywna fabryka cukierków Evian, która zatrudniała w dziale reklamowym u siebie takiego artystę z tematyki, bym powiedział, science fiction. I ten artysta po prostu malował takie ilustracje, które były dodawane do ich produktów, tam cukierków czy tam czekoladek, w takiej formie reklamowej. Jak widzimy, no głowę ten pan miał dobrą, można powiedzieć, na karku, bo już wtedy wyobrażał sobie, że po prostu transport z pierwszego poziomu, jak widzimy, będzie musiał się przenieść na drugi poziom. Dlaczego? A dlatego, że widzimy tutaj, jak bardzo już wtedy skorkowane są te ulice, ile tutaj jest samochodów, jakieś sanie, jakieś trolejbusy, a na górnym poziomie widać, że nie ma nic, co tutaj przeszkadza w poruszaniu się, w przemieszczaniu się tych pojazdów. Kolejny slajd obrazuje dosłownie to samo. Jak widzimy, tutaj nawet mamy jeszcze jakiś wypadek, co jest rzeczą naturalną w dzisiejszych czasach. Tutaj jakiś pan policjant kieruje ruchem. I dalej widać przeniesienie tego transportu na drugi poziom. A tutaj, moi drodzy, mamy realne zdjęcie. Jest to zdjęcie, które jest wykonane na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Proszę sobie zobaczyć, jak bardzo zatłoczone i skorkowane jest to przejście graniczne. I to nie jest jakieś tutaj imitacja na Photoshopie, tylko to są realne zdjęcia. Plus mamy tutaj jakieś zdjęcia z krajów trzeciego świata, jakieś Bangladesz czy Indie. Również ten problem jest, ale powiem Wam tak szczerze, tydzień temu byłem w Warszawie i w takich, no niecałkowicie godzinach szczytu, poruszałem się tam ze znajomym przez centrum, takie nie do końca. Odcinek, powiem Wam szczerze, jakieś 5 kilometrów zajęło nam niecałe 2 godziny i znajomy powiedział mi, że to jest standard. Także tutaj po prostu musi się coś zmienić na tej płaszczyźnie, bo samochodów nie będzie, tylko będą ciągle przebywać. Okej. Okay. To samo jak widzicie tutaj 3000 portów. Jak widzimy tutaj masa jakichś kontenerów, które czekają na rozładunek czy na załadunek. Statki czekające w kolejce, które mogą się załadować czy rozładować. Dzisiaj ten problem już jest taki, że taki statek może czekać od kilku dni, nawet do kilkunastu dni na załadunek czy na rozładunek. Skyway w tej płaszczyźnie tak samo ma swoje rozwiązania. Tak jak tutaj Państwu wymieniłem wcześniej o tych problemach, czyli przeciążenie tras transportowych i brak zabezpieczenia tutaj. Kolejny problem, to jest problem, który nam tutaj można powiedzieć sponsoruje nasza matka natura. To zdjęcie tutaj po prawej stronie mamy realne zdjęcie wykonane w Dubaju. Tak wyglądają tam autostrady po burzach piaskowych. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili tutaj z boku naszą kolej strunową, która jest, że tak powiem szczerze, tutaj montowana na słupach, takiego problemu by nie było. Kolejny tutaj problem są jakieś śnieżyce. Jest to notoryczny problem spotykany w Rosji, czy tam na jakiejś Kamczatce, czy na jakiejś Syberii. Oni z takimi problemami zmagają się całymi zimami. A ten tutaj problem takich powodzi, to bym tak zaklasyfikował nawet do sytuacji, jestem z Podkarpacia, parę tygodni wstecz, był u nas tutaj prezydent, jakieś 10 kilometrów ode mnie, masa porywanych dróg, mostów. Mamy nawet taką wąską kolejkę turową, która biegnie w stronę Bieszczad. Cała infrastruktura jest zniszczona. Na następnej prezentacji w ogóle będę starał się to Państwu przekazać, pokazać, jak dużym problemem jest tak samo dla nas matka natura tutaj, nie? Także po prostu współczesny transport nie ma żadnego rozwiązania w tej dziedzinie, oprócz naszej firmy, którą jest Skyward Community. Ok, następne zdjęcie. Przedstawia nam tutaj, jak duże zanieczyszczenie jest spowodowane tym, czym napędzany jest nasz dzisiejszy transport. Jak Państwo widzą, samochody są napędzane czy benzyną, czy dieslem, czy gazem. Wszystko to zanieczyszcza nasze środowisko naturalne, faunę, florę. Czy nawet widzicie tutaj tą panią, która idzie sobie w maseczce i to nie jest zdjęcie jakieś realne wykonane
z tutaj naszej tej pseudo pandemii, tylko to jest stare zdjęcie, bo w niektórych po prostu miastach jest bardzo duże stężenie stalin i ludzie po prostu próbują się ratować tymi maseczkami. Teraz każdemu się pewnie przypomni jakiś western, na którym widział taką kolej parową. Kiedyś było nie do pomyślenia, żeby to przestało działać, tak zwany żelazny koń. A dzisiaj nikt sobie nie wyobraża, że taki pociąg zajeżdża, nie wiem, przykładowo na dworzec centralny w Warszawie, stoi jakiś pan biznesmen w białej koszuli i przykładowo za chwileczkę wchodzi do pociągu, tak żartem mówię, jako kominiarz, no bo to już nieakceptowalne. I tak samo dzisiaj jest czas na zmiany transportu, jaki mamy na dzień dzisiejszy. I tak jak powiedziałem, do tych problemów należy tutaj zanieczyszczenie środowiska. Tutaj takie zdjęcie, można powiedzieć, złudne dla niektórych, no bo ktoś może powiedzieć, ale przecież mamy samochody napędzane energią elektryczną i tak dalej. No niby tak, no niby mamy, no ale czym to jest napędzane, moi drodzy? Popatrzcie się tutaj, wszystko jest z węgla, z gazu, z ropy czy z atomu. Tylko z wody mamy 8%, a źródło takich odnawialnych, zielonej energii, to jest taki znikomy procencik, jaki tutaj mamy. OK, idziemy dalej. Jak tutaj Państwu przedstawiłem, czyli wysokie zużycie energii. Człowiek od dawna, jak widzicie na tych załączonych tutaj zdjęciach, próbował przejść na drugi poziom. Wychodziło to, jak zawsze, w skutkach drogie, że tak powiem szczerze, w budowie czy w eksploatacji. Także nie ma jeszcze na to szczerze jakiegoś rozwiązania. Tutaj mamy jakąś kolej z jakąś masywną konstrukcją, która była wykonana w ubiegłym wieku w Niemczech. Kolej nie będzie tutaj jakaś kolejka z Chin. Po prostu to nie ma porównania co do naszego transportu. Następnie. Tutaj prezentujemy kolej górską, która jest fajnym rozwiązaniem w terenie górskim, gdzie nie może wjechać jakiś tam samochód czy jakiś inny środek transportu i ona spełnia dosyć dobre, że tak powiem, zastosowanie, jednakże ta kolej nie ma swojego napędu, czyli wracamy w błędne koło do punktu wyjścia, że tak powiem szczerze, i tutaj my jesteśmy tym rozwiązaniem. I tu teraz na tym załączonym obrazku mamy przedstawione realne zdjęcia, proszę Państwa, z ekotechnoparku, który znajduje się na Białorusi, w miejscowości Marina Horke. To są realne zdjęcia. Także tak to właśnie wygląda. OK. W tym momencie ja chciałem Państwu tutaj zacytować taki cytat naszego, że tak powiem szczerze, generalnego projektanta, inicjatora tej, że tak powiem szczerze, unikalnej technologii, który kiedyś to powiedział takie słowa. Tworzymy przemysł transportowy, infrastrukturalny, który nie jest gorszy, czyli nie ustępuje takim branżom jak lotnictwo, kolej, transport drogowy. Tutaj jest takie skromne zdjęcie pokazania liny. Lina od zawsze była zastosowana w naszej historii, od wieków, czy to była gitara, czy to jakiś linoskoczek potem szedł. Lina zawsze miała jakieś swoje zastosowanie. I tutaj takie, że tak powiem szczerze, wizualizacja, o co w tym wszystkim chodzi. Mamy tutaj, widzicie, punkt A i punkt B. I proszę popatrzeć między punktem A i B. Przede wszystkim, jakie mamy położenie terenu. Jak ten teren by trzeba było wyprostować i tutaj zrobić autostradę, jakie to są pieniądze. Jakieś ususzenia bagien, czy to będą jeziora, czy to będą góry. My tutaj po prostu niwelujemy to wszystko naszymi tutaj słupami, bo mamy parę tych technologii, tych słupów, także nie ma tutaj żadnych problemów z jakimkolwiek zagospodarowaniem terenu. Kolejne zdjęcie, tak jak wspomniałem wcześniej, przedstawiające to samo.
Tak jak wspomniałem przedtem, od punktu A do punktu B, jak to się przemieszcza, porusza, jak to jest montowane, ta struna. A tutaj mamy, proszę Państwa, przekrój naszej szyny, jak to wygląda, z czego się składa. Jak widzimy tutaj na opisie, główka szyny, czyli tutaj na samej górze, struna, ile tych strun jest tutaj montowanych, cały korpus jeszcze oprócz tego, a następnie wypełniacz z filtrem, który również wycisza tą szynę, że nie ma takiego, jakby powiedzieć, efektu, jakby ktoś jechał pociągiem. Ok, i tak jak mówiłem Państwu wcześniej, wyróżniamy trzy rodzaje tych szyn. Jest to półsztywna, która jest zademonstrowana na pierwszym tutaj zdjęciu, można powiedzieć. Kolejna jest to sztywna. Sztywna jest o tyle fajna, powiem szczerze, że mogą się na niej przemieszczać pojazdy jak na górze, tak i na dole. I tutaj jest taka elastyczna szyna, która ma też fajne zastosowanie, bo ma ugiętość do 30%. Także też to pomaga w budowie, czy tam jakieś po prostu, no w jakiś tam sensie na pewno nie szkodzi, że tak powiem szczerze. Kolejnie mamy tutaj taką wizualizację, jak nasza kolej może wyglądać tutaj w realu. Jest to fotomontaż oczywiście, ale to już jest naprawdę niedaleka przyszłość. Taka przyszłość nas na pewno będzie czekać. OK. A tutaj już mamy Eco Techno Park, Marina Horka, tak jak wspomniałem wcześniej Państwu. I tutaj już nas Unibus sobie sunie po tych szynach. Jeszcze chciałem tylko wspomnieć, że jest to pojazd bezobsługowy, bez żadnego maszynisty. Wszystko jest zautomatyzowane. Nie ma tu żadnego czynnika ludzkiego. Przy jakichś wypadkach mamy rozpoznawanie i tak dalej. Naprawdę jest to wysokiej klasy pojazd. No, powiem szczerze, który nie ma swojego odpowiednika w całym świecie. No i tutaj mamy przekrój naszego koła silnikowego. Jak Państwo widzą, jest tutaj na górze szyny. Tak to właśnie wygląda, ale co jest bardzo ważne tutaj, na co musimy zwrócić uwagę, jest system przeciwwykolejnieniu. Proszę zwrócić uwagę, gdzie on jest zamontowany. On jest zamontowany z boku szyny, co po prostu sprawia, że on jest bezkolizyjny. Jego nie można po prostu wykoleić, bo te dwie tutaj rolki, one wstrzymują go w całości jakby. Następne, można powiedzieć, bardzo historyczne zdjęcie. Jest to zdjęcie wykonane z targu w Berlinie InnoTrans. Jak widzimy tutaj w oddali, na dalszych slajdach też to Państwo zobaczą. Mamy tutaj koło silnikowe do tego pojazdu, który osiąga prędkość 500 km na godzinę. Jest to zademonstrowane, pokazane na targach InnoTrans w roku 2018. Z Polski była tam dosyć spora grupa naszych, że tak powiem szczerze, ambasadorów czy inwestorów i ogólnie było bardzo duże, powiem szczerze, zatrzęsienie na naszym stoisku. Ja nawet sam znalazłem bardzo wiele filmów na YouTubie z różnych telewizji, które się rozpisywały o tym projekcie, jak telewizja japońska. No można sobie to znaleźć bez żadnego problemu. Chwileczkę i jeszcze tutaj mamy. Jaki opór aerodynamiczny mamy w porównaniu do samochodów? Proszę zwrócić uwagę, jak tutaj samochód, jaki ma współczynnik, który się równa 0,4, a jeżeli mówimy tutaj o naszym szybkościowym pojazdzie na przykład, ten opór już jest tylko 0,065, czyli jest to znacznie, znacznie mniejszy opór. OK. I tutaj mamy kolejny slajd przedstawiający realne zdjęcia z Białorusi, 2018 rok. Jak wygląda nasz właśnie ten szybkościowy pojazd, który osiąga tą prędkość do 500 km na godzinę. A na tym slajdzie, moi drodzy, mamy tutaj przelicznik energii do paliwa. Proszę sobie zobaczyć tutaj na odcinku 100 km.
przykładowo przy przewozu 14 osób, jakie mamy zużycie, jeżeli przeliczymy tą energię na paliwo, to zużycie jest nieco więcej jak 0,1 litra, czyli można powiedzieć, że to jest znikome zużycie. A jeżeli mówimy tutaj o naszym pojeździe szybkościowym, który ma maksymalną prędkość do 500 km na godzinę, jeżeli byśmy wzięli taką średnią ze 100 km, jest to troszeczkę poniżej litra przy załadunku 6 pasażerów. Ok. I tak jak wspomniałem wcześniej, głównymi problemami transportu współczesnego, jaki znamy, jest przeciążenie tras transportowych, brak zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska, o czym wspominałem wcześniej, i wysokie zużycie energii. Tutaj mamy też taki fajny wykres pokazujący nakłady przykładowo inwestycyjne. Tutaj mamy koszty operacyjne, zużycie energii, przepustowość, zanieczyszczenie środowiska, wskaźniki wypadków i tak dalej. Jak widzimy, jesteśmy tutaj wszędzie na zielono, czyli jesteśmy numer jeden. Nie mamy sobie tutaj konkurencji. Ktoś by sobie mógł pomyśleć, że ale to jest taki wykres, to sobie to tak rozrysował, to sobie mógł tak rozrysować. Proszę Państwa, to wszystko jest oparte na testowaniu, na certyfikacji, stąd to się bierze. To wszystko możemy znaleźć u nas w naszym biurze, gabinecie, na naszej stronie. To wszystko jest udokumentowane. Kolejne zdjęcie przedstawiające tutaj tą szynę, że tak powiem szczerze, sztywną, na której to przemieszcza się na górze nasz szybkościowy pojazd, a na dole tej eskakady jedzie tutaj unibus, taki członowy, jakby łączony. Jest to zdjęcie dalej z Ekotechnoparku na Białorusi. No i tutaj mamy naszego pana Anatoliego Nińskiego. Jest to główny, że tak powiem szczerze, taki generalny projektant tego, że tak powiem szczerze, przedsięwzięcia, który poświęcił całe swoje życie temu projektowi. Tutaj widzimy takie zdjęcia historyczne, jak on to próbował na samych początkach i po prostu jak brnął w tym, żeby po prostu zrealizować swoje marzenia. I tutaj mamy rodzaje transportu, jak widzimy na załączonym slajdzie. Mamy na przykład taki mały UniWind, kolejnie mamy takiego UniBike'a, następnym tutaj jest UniCar, UniCar taki łączony. Z prawej strony tutaj tego zdjęcia mamy UniBusa, kolejnie następny UniBus taki łączony. I nas najszybszy tutaj, że tak powiem szczerze, projekt High Speed UniBus. Wyróżniamy również takie środki transportu towarowego, jak na załączonym tutaj slajdzie. Jak widzą Państwo, tutaj mamy Unicanta, który może przewozić kontenery, Unitrucka, kolejny taki mniejszy troszeczkę Unitruck i następnie na samym dole tutaj tego ekranu mamy Unitrans U4 100, czyli 100. Tutaj mamy taki fotomontaż, jak ten nasz transport towarowy może wyglądać w połączeniu tutaj z infrastrukturą, ze środowiskiem, czy to jest przebieg nad jakimiś tutaj autostradami, czy jak to może wyglądać w portach. Proszę zobaczyć, jak tutaj jest słup zamontowany w wodzie, jakby to można było wybudować inny transport na wodzie, każdy sobie pomyśli, prawda? Kolejne bardzo ładne zdjęcie. Mam nadzieję, że tak kiedyś doczekamy może i Zakopianką, może kiedyś tak pojedziemy do Zakopanego i zobaczymy takie widoki. Tego nam wszystkim szczerze życzę i sobie tak samo, bo czasami jadę do Zakopanego i każdy wie, jak Zakopianka jest skorkowana. Także ślicznie, ślicznie, naprawdę fajnie to wygląda. I tak jak wspomniałem wcześniej, to jest zdjęcie z tego InnoTransu, z tych targów transportowych w Berlinie. Jak już wspomniałem, dosyć duża grupa
naszych inwestorów, tutaj ambasadorów z Polski była na tym wydarzeniu. No było to bardzo duże, tak jak wspomniałem, tutaj koledzy mówili, zatrzęsienie na naszym stoisku i jak już wspomniałem wcześniej, bardzo wiele telewizji o tym się rozpisywało. Także tak to właśnie wyglądało. To był rok 2018 i za chwileczkę pokażę coś dalej jeszcze, nawiązując do tego. Tutaj mamy naszego tutaj pana Anatoliego Iwińskiego z certyfikatami czy z jakimiś tam patentami. Jest tego cała masa, wszystkie nasze technologie są patentowane, także nikt tutaj nie wymyślił czegoś takiego, nie może tego podrobić, gdyż jest to spatentowane. Kolejne jakieś tam certyfikaty, patenty. To wszystko, mówię, nie chcę się tutaj rozpisywać Państwu. Wszystko to Państwo znajdziecie na stronie tutaj firmy, w naszych gabinetach osobistych. I co chciałem powiedzieć? Cześć Tomciu, bo widzę, że mnie tutaj pozdrawiasz z Weston. No to cześć, cześć kolego. Co tu chciałem jeszcze powiedzieć jeszcze? No widzicie Państwo, jak duża gama jest tutaj certyfikatów, gdzie jest to tylko znikomy ułamek tego, co mamy w tych gabinetach do zobaczenia, ale zaraz Państwu pokażę coś takiego, można powiedzieć, bardziej dla naszego rynku. Tutaj jest takie, można powiedzieć, historyczne dla nas Polaków taka nagroda, a mianowicie jest to taki specjalny dyplom złotego rydwanu, który firma dostała w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, za innowacje w transporcie. Także jeżeli ktoś z Państwa po prostu promuje ten projekt i spotyka się, jak każdy z nas dzisiaj codziennie z jakimiś, tak powiem w cudzysłowie, Januszami, Grażynami biznesu, którzy nie wierzą w ten projekt, proszę im pokazać, taki dokumencik mamy, przez nasze tutaj ministerstwo nadany, także tutaj jest to projekt bardzo, ale to bardzo transparentny, który zwraca na to szczególną uwagę i wszystko jest wszędzie z konkretną datą zapisane, także to nie ma, że czegoś nie ma po prostu, każdy sobie może wejść i wszystko sprawdzić na własne oczy. Tutaj mamy, proszę Państwa, jeden z naszych biurowców, tak to właśnie wygląda. Tutaj pracują nasi inżynierowie, projektanci i ludzie, którzy po prostu pracują nad tym projektem cały czas. Także widzimy, to nie jest jakaś tam firma, nie wiem, Apple w garażu, która zaczynała notabene, a widzicie jak wyszła, tylko tutaj już naprawdę, naprawdę dostajemy taki pęd, że tak powiem, w żagle, nie? Tutaj są z biura jakieś zdjęcia. A tak wyglądają fabryki, które powstają, zostają skręcane te nasze środki transportu. Tak to właśnie wygląda. To są jedne z jakichś tam pierwszych fabryk. Ogólnie chcemy, tutaj mamy taki priorytet zrewolucjonizowania naszej planety, także to są też, można powiedzieć, zdjęcia historyczne pierwszych fabryk, które powstają gdzieś tam na Białorusi. Tak to widać, jacyś chłopcy skręcają tutaj całe podwozie. Tutaj są jakieś odlewy, jak widzimy, naszego pojazdu. Idziemy dalej. Nie chcę się powtarzać, bo cały czas mówię zdjęcia historyczne, ale no niestety są to początki, więc mamy kolejne zdjęcie historyczne. Proszę Państwa, 2016 rok. Jest to bardzo przełomowy rok dla naszej firmy. A mianowicie w tym właśnie roku firma rozpoczęła budowę ekotechnoparku. Proszę sobie tutaj popatrzeć na to zdjęcie, jak ten plac wygląda. To zdjęcie jest z daleka, ale jakby ktoś znalazł sobie film na YouTube, może sobie znaleźć, jak tam zakupują kamień węgielny i tak dalej, to zobaczy, ile tam było karczowania tych lasów, ile tam było prostowania tych, że tak powiem szczerze, niwelacji tych całych gruntów i tak dalej. I za chwileczkę zobaczycie, na kolejnym slajdzie bodajże, jak to w przeciągu krótkiego czasu, bo mamy 2019 rok, jak to wygląda. Popatrzmy, 2016, jak widzieliśmy wcześniej, firma zakupuje taki sobie plac, a już w roku 2019 mamy tutaj tory, po których poruszają się nasze kolejki. Mamy zagospodarowany cały ten teren, tam co chwilę coś się dzieje, powiem tak szczerze. Wszystko możecie sobie znaleźć na YouTubie, wpisując Ekotechnopark. Tak samo mogę Państwu powiedzieć, jeżeli ktoś Państwu mówi, że tam
jakieś bajki ktoś Państwu mówi, o jakichś piramidach czy o czymś, proszę mu wpisać w Google Maps taki po prostu tutaj no, ośrodek, czyli ekotechnopark. To wszystko się Państwu pojawi. Także to jest też bardzo historyczne miejsce dla firmy. Tutaj jest zdjęcie realne, jak porusza się nas pojazd właśnie po tej szynie. Tutaj proszę się nie zmylać, że są jakieś namioty, że to może jakieś stragany czy coś. Nie, to po prostu co roku mamy Ekotechno Festival taki. I to jest zdjęcie z tego Ekotechno Festivalu, proszę Państwa. Co roku każdy może z nas pojechać, jest to impreza trzydniowa, może się przejechać tą kolejką, może zobaczyć to w realu, zobaczyć jak duże rzesze inwestorów tam przyjeżdża. Tam przyjeżdżają ludzie w tysiącach liczeni, tak, 4-5 tysięcy różnie od danego roku. Skala ta oczywiście z roku na rok rośnie, gdyż przebywa nam tutaj inwestorów. Jest nas, tylko tak powiem, dla takich ludzi nie w temacie. I ostatnio gdzieś rejestrowałem kogoś, jest nas blisko 500 000. Także blisko 500 000 ludzi zainwestowało, moi drodzy, w ten projekt. Dobra, lecimy dalej. Kolejne zdjęcie. Dalej Ekotechnopark. Nasze cudowne, wspaniałe kolejeczki. Także to jest znowu realne zdjęcie. Tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Tutaj, no co mam powiedzieć, nie zdjęcie historyczne, no to co to jest, nie? Moi drodzy, to jest, że tak powiem szczerze, image tego, co powstaje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w miejscowości Sharjah. Tak będzie wyglądać Innovation Center. To jest innowacja, ale zaraz zobaczycie, jak już zaczyna wyglądać. To są zdjęcia w realu, patrzcie się tutaj. Data, rok 2019. Ci, którzy uważnie słuchali, na samym początku pokazywałem zdjęcia z maja 2019 roku, gdzie stał tam tylko jeden taki słup, prawda? Proszę popatrzeć, ile tych słupów już teraz stoi. Te kolejki już tam naprawdę zasuwają, suną po tym arabskim niebie, można powiedzieć, po tych piaskach. Naprawdę robią tam furorę, bo ludzie nie wiedzą, co to jest. Ale jeszcze chwila i świat o nas naprawdę dowie się i to głośno. Dobrze, przechodzimy dalej. Kolejne zdjęcie to już taka imitacja pod po prostu taki design, że tak powiem szczerze, ziemi arabskich. Jak to u nich może wyglądać, jak to będzie wyglądać. Także mamy tu parę takich wizualizacji dla nich. Jak widzimy, sobie samochody jadą autostradą. Na górze tutaj poruszają się nasze kolejki. Nie przeszkadzają nikomu. I tak więc, moi drodzy, podsumowując nasz transport, głównymi jego, że tak powiem szczerze, takimi zasobami to jest innowacyjność, jest on nad ziemią, ma wysoką prędkość, jest bezpieczny, gdyż jest zautomatyzowany i jest na drugim poziomie ogólnie, jest bardzo wydajny, łatwo integralny, i przyjazny dla środowiska, czyli co więcej można mieć. Mamy cały set, który po prostu każdy z konkurencji chciałby mieć, ale niestety nie mają pana Junickiego i nie mają takiej technologii. Także po prostu mówię, tutaj jesteśmy w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Żeby nie było, że Skyway, proszę Państwa, tutaj tylko koncentruje się na jakichś budowach kolejek. Mamy tutaj projekty domów ekologicznych również, jak Państwo widzą na tym slajdzie, ale oprócz tych domów my zajmujemy się tutaj, że tak powiem szczerze, całą infrastrukturą terenu. Zaraz to Państwu pokażę. To jest taki domek, można powiedzieć, ja z miłą chęcią sobie kiedyś taki wystawię, na moją kieszeń to fajny, nie trzeba dużo sprzątać, taki widać, że w sam raz, ale są i tutaj duże projekty. Tak to, proszę Państwa, może wyglądać. Proszę patrzeć. Tak, to jest na razie fotomontaż i może ktoś powie, a za 100 lat. No dobra, za 100 lat, no to niech sobie przypomni, jak wyglądał Ekotechnopark w 2016, a jak wygląda w 2019. Także te 100 lat, moi drodzy, może być bardzo szybciutko. Kolejne zdjęcie takiej imitacji. Jak to może i ja wierzę całym sercem będzie wyglądać. Tutaj już realne zdjęcia.
oczywiście z największego ekotechnoparku. I tak tutaj pokrótce Państwu pokażę. Projekt Skyway jest podzielony na 15 etapów. Jak Państwo widzą, zbliżamy się ku końcowi. Jesteśmy w takim przeciągu. Ogólnie planowane zakończenie 15 etapu, bo na dzień dzisiejszy jesteśmy w etapie 14. Mamy takie informacje potwierdzone od firmy. Planowane zakończenie 15 etapu, moi drodzy, jest na przyszły rok, taką drugą połowę przyszłego roku. Tak więc czasu tutaj nie ma zbyt wiele. Jeżeli ktoś naprawdę zainteresował się tym, czym tutaj, o czym tutaj mówiłem, niech skontaktuje się ze swoim po prostu osobą, która go zaprosiła na tą prezentację i ona już tam szczegółowo może mu naprawdę wytłumaczyć, pokazać wiele filmów na YouTubie. Jest tego naprawdę cała masa. OK. I teraz, co my możemy zrobić, jeżeli nam się ten projekt przykładowo spodobał, żeby w niego zainwestować? Firma Skyway ma szereg, naprawdę dużą gamę różnych pakietów inwestycyjnych. Nie będę tutaj tych wszystkich wymieniał, są tu różne stawki, można kupić coś ratalnie za $25, spłacając to przez 10 miesięcy, będzie to tylko $250. Także mamy tutaj, powiem szczerze, pełen wachlarz cenowy takich pakietów dla każdego. Także różne są tu ceny, nie będę tego czytał, bo to nie ma, że tak powiem szczerze, teraz sensu, ale mówię, od $25 można zainwestować miesięcznie. Są też oczywiście duże pakiety, tutaj mamy, moi drodzy, zakup przy $150 000, mamy 8 milionów, ponad 8,5 miliona, nie? Ale to jest $150, dla jednego to jest dużo, dla jednego to jest mało, także takie oferty też są. Także mówię, tutaj są naprawdę pakiety inwestycyjne na każdą kieszeń. Lecimy dalej. No tutaj dalej mamy te pakiety, ale powiem tak szczerze, zaraz Wam to opowiem na następnym slajdzie. Na dzień dzisiejszy, tak szczerze od serca bym Wam proponował ten promocyjny tutaj taki dany na ten czas pandemii od firmy tutaj pakiet, bo to jest najlepszy dyskont. Na dzień dzisiejszy każdy Państwu to powie. Ten 1:50 czy 1:90 specjalnie go dałem na samym początku tej prezentacji, jak i na końcu, żeby Państwo mogli sobie to utrwalić, zobaczyć, jak duży to jest dyskant w porównaniu do etapu, w którym jesteśmy na dzień dzisiejszy. I ta oferta, moi drodzy, nie będzie wieczna, bo ona będzie do końca sierpnia, czyli macie jeszcze, no dzisiaj jest 31, czyli macie jeszcze dosłownie 31 dni. Jeżeli ktoś z Was naprawdę zdecyduje się, żeby zainwestować, to teraz jest najlepszy czas. Przez ten miesiąc jest najlepszy czas, bo dostaniecie naprawdę najlepszą ofertę. No tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, jeszcze tylko Wam to utrwalę. Jest to spłata na przykład tej 50-ki mamy przez 12 miesięcy i przy całkowitej tej spłacie cały koszt mamy tutaj $600, prawda? I mamy 28 tysięcy. $28 000. Liczmy po dolarze, bo mamy podpisane memorandum z firmą, prawda? Firma nam gwarantuje, jak wyjdziemy na rynek zewnętrzny, tutaj, do sprzedaży, te udziały, mamy gwarantowanego dolara. To jeżeli inwestujemy na dzień dzisiejszy, tak Wam powiem na chłopski rozum, $600, to w przeciągu, tak jak powiedziałem, 2 lat, czy tam mniejszego nawet okresu, możemy już nawet uzyskać $28 000. Ja powiem szczerze, weszłem do firmy w roku 2017 i czekałem tyle, że po dolarze nawet nie myślę sprzedawać, bo moim celem jest po prostu tam sobie sprzedam jakiś tam mały procencik po $10, żeby mieć, jak to mówi się, na te przysłowiowe waciki, żeby człowiek mógł sobie tam jakoś życie ułożyć, jakiś dom zakupić, czy jakoś sobie tam jakieś biznesy inne poukładać, a resztę, powiem szczerze, trzymam na dywidendy i trzymam dla potomnych, bo z tego po prostu będziemy mieli profity bardzo dobre w przyszłości i te akcje nie będą maleć, bo jak każdy z Was przestudiował historię, no nie wiem, Apple'a, Google'a, Facebooka, popatrzcie sobie, ile te udziały kosztowały na początku, ile kosztują dzisiaj. Już nie mówię dla takich ludzi, którzy coś tam
że tak powiem szczerze, wiedzą o kryptowalutach. Mi kolega mówił o Bitcoinie 2000 bodajże 10, 11, gdzie Bitcoin wyszedł w 2009, był w centach. Ja wtedy myślałem, że on mi mówi o jakimś tokenie do gier, bo on tam ciągle na PlayStation siedzi. Myślę, co on mi tam głupoty gada, nie? No i wtedy przykładowo, nie wiem, zainwestowałbym $100 czy $1000, to no dzisiaj bym miał pewnie parę bezludnych wysp gdzieś tam na Jamajce za te pieniądze. Dobrze. Proszę Państwa, było krótko, myślę, zwięźle na temat. Nie chciałem tutaj za bardzo się rozgadywać. Zeszło nam tutaj, widzę, 40 minut, także to już jest, można powiedzieć, ostatni slajd. Będziemy to kończyć pomału. Cieszę się, że Waszą obecność. Jest Was tu 14 osób. Każdemu z Was dziękuję z osobna, można powiedzieć. Także kolejnym slajdem będziemy się tutaj zakończać. Także dziękuję ślicznie i 26 kolejnego miesiąca osoby zainteresowane spotkaniem ze mną zapraszam na kolejną prezentację. Dziękuję jeszcze raz i kłaniam się, życzę miłego wieczoru.